modzie ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na testowanie kosmetyków BingoSpa. Dostałam właśnie paczkę od BingoSpa. No i jeżeli nie znacie firmy, to BingoSpa to jest marka taka, która robi kosmetyki pielęgnacyjne, ale także sprzedaje komponenty kosmetyczne typu kolagen, retinol, różne olejki, preparaty z borowiną i przeróżne takie prozdrowotne dla naszego ciała, dla naszej twarzy, do pielęgnacji produkty. Kochani, i też duża część tych produktów jest całkowicie naturalnych, dlatego też ja polecam Wam jak najbardziej używanie tego typu rzeczy, a także właśnie tworzenie swoich kosmetyków bez szkodliwych substancji, które wiecie, czasem nie mamy wpływu, że są w kosmetykach kupnych. Możemy na przykład spróbować zrobić swój własny krem albo użyć jakiegoś kremu bardzo naturalnego, który wiemy, że ma dobry, prosty skład z drogerii, a potem dodać do niego jakieś dodatkowe komponenty, które nam ten kosmetyk wzbogacą, więc myślę, że warto próbować takie rzeczy w dzisiejszych czasach, kiedy te kosmetyki są dosyć zatrute. Ale firma też posiada już gotowe takie kosmetyki właśnie z takimi komponentami aktywnymi, ze składnikami aktywnymi, a nawet dosyć mocne kosmetyki i nawet niektóre z nich zamówiłam tutaj, żebyście mogli zobaczyć i żebym ja mogła je wypróbować dla Was. No i moi drodzy, zaraz zobaczymy te produkty. Jeszcze chcę Wam powiedzieć, że jest to współpraca na zasadzie barteru, także może nie zarobkowa, ale dzięki temu będę mogła przetestować dla Was i dla siebie te produkty. A tymczasem proszę Was też o polubienia filmiku. Jeśli filmik Wam się spodoba, to wciśnijcie polubienie i koniecznie zasubskrybujcie kanał, bo bez Was nie dam rady bardziej rozwinąć mojego kanału, a bardzo mi na tym zależy. Mam nadzieję, że Wam też, więc proszę bardzo. No i kochani, przechodzimy już do tego. No i od razu mówię, że ten filmik, kręcenie tego filmiku potrwa kilka dni, także kiedy go zobaczycie, to znaczy, że ta paczka już była kilka dni temu otrzymana, otwarta. Dzisiaj jest ten pierwszy dzień, kiedy odpakujemy kosmetyki. Paczka jest już otwarta tutaj. Natomiast będę testować te rzeczy na sobie i pokazywać Wam też efekty w łazience. Powiem Wam też za kilka dni, czyli za jakieś 3 dni, takie już trochę dłuższe działanie niektórych tych produktów i wszystko się okaże. Tymczasem na razie unboxing. I kochani, pierwsza rzecz, jaką tutaj mam na wierzchu, to jest olejek arganowo-migdałowy 100%. I zobaczcie, to jest po prostu taka buteleczka ze sprayem, który zawiera 100% mieszankę olejków arganowego i migdałowego. I są to bardzo delikatne olejki o takim działaniu odmładzającym, nawilżającym, natłuszczającym. Oczywiście będą pielęgnować wspaniale skórę, wiecie, na pewno wiecie już, co robi olejek arganowy, a olejek migdałowy jest też bardzo dobry właśnie do nawilżenia skóry, wygładzania. Zdaje się, że to nie ma zapachu, zaraz zobaczymy. Pewnie będzie miało takie naturalny zapach olejku. Tutaj nie ma żadnych kompozycji zapachowych, więc to jest taki zupełnie praktycznie czysty, neutralny produkt. No i ja mam bardzo suchą skórę, dlatego ja na przykład po kąpieli jeszcze na wilgotną skórę często używam takie olejki właśnie do nawilżenia swojej skóry. Używam balsamu do ciała naturalnego, ale też bardzo lubię olejki. I ten olejek można stosować właśnie zarówno do twarzy, jak i do ciała. Także jestem bardzo ciekawa, bo takie naturalne olejki czasami zamawiałam, ale z tej firmy olejków jeszcze nie miałam i w ogóle nie miałam połączenia tego właśnie olejku arganowego z migdałowym. Jestem ciekawa, jak to będzie się sprawdzać. Tutaj po nałożeniu na dłoń jest bardzo przyjemnie, takie bardzo aksamitne jak na razie. No i zobaczymy, jak na całym ciele, bo ja zamierzam ten olejek stosować na noc trochę do twarzy, ale bardzo jestem też ciekawa jego działania właśnie na ciele, bo będę się nim smarować w zasadzie wszędzie. Oczywiście tego Wam nie pokażę, ale pokażę Wam efekty na po prostu na moich dłoniach, na moich nogach i zobaczycie, jak to wygląda. Jestem bardzo, bardzo ciekawa tego produktu i fajnie, bo już mi się skończył właśnie olejek, który miałam wcześniej. Jestem mega zadowolona, że właśnie mogę wypróbować ten. Następna rzecz, taka wielka, zobaczcie, to jest taka ogromna ilość tego produktu. Tu jest kilogram Także naprawdę mega wielka objętość. Podam Wam dokładną cenę na ekranie oczywiście. I to jest maska, właściwie kuracja keratynowo-arganowa do włosów ze śluzem ślimaka i ekstraktem z jogurtu. No i właśnie, słuchajcie, w ogóle zastanawiałam się, czy brać coś do włosów, czy zamawiać i próbować produkty do włosów, bo ja hennuję włosy. To znaczy stosuję ziołowe farby, które mają specyficzne wymagania. Nie mogę stosować szamponów z takimi składnikami, które zatykają strukturę włosa. Nie mogę myć włosów, zwłaszcza tak tydzień przed hennowaniem, żadnymi silikonami i z takimi rzeczami, szamponów. I dlatego trochę się boję takich gotowych produktów. Raczej jak już to robię sobie pewne rzeczy, czy olejuję włosy pomiędzy właśnie hennowaniami. Ale mam bardzo suche obecnie włosy i po zimie one są bardzo wymęczone. Ja mam zdrowe włosy, w sensie, wiecie, mam gęste włosy, mam cienkie, ale gęste włosy, ale mam taki rodzaj włosów, które się puszą i które po prostu zaczynają wyglądać szybko jak siano. One są na tyle cienkie, że łatwo się skręcają, jak się trochę przesuszą, to jest problem z nimi, bo często pewnie widzieliście w filmikach, jak te włosy mi tak stają, elektryzują się, one nie są ciężkie. Mimo hennowania końcówki tych włosów są często suche po prostu. Nawet teraz widać, że co prawda teraz mam nałożoną hennę i jeszcze nie wymytą tą hennę, czyli dopiero szamponem będę myła jutro te włosy, ale widać, że są takie lekko sianowate. One mają ładny połysk, ale czego bym oczekiwała od tej kuracji, to żeby nawilżyła włosy, żeby je odżywiła, żeby były takie jakby cięższe, ale też jednocześnie sypkie. Nie chciałabym, żeby one się stały tłuste. Tutaj jest wyraźnie napisane, że ta maska powinna odżywić, nawilżyć włosy, odżywić cebulki włosów. Pokażę Wam jutro właśnie, jak to wygląda, bo wiecie co, kochani? Jutro będę zmywać jakby ten efekt henny, bo dla tych, co nie wiedzą, hennę jak się nałoży, to później po nałożeniu tego błota hennowego spłukuje się wyłącznie wodą to i przez 2 doby nie ruszamy tych włosów. W sensie one, oczywiście można je suszyć, ale nie można ich umyć szamponem, można spłukać to jedynie wodą do czysta, ani żadnych odżywek, niczego, bo ten produkt jest wchłaniany i jakby łączy się z włosem przez ten czas jeszcze. I żeby efekt kolorystyczny i oddziaływanie było pełne, no to nie można tego myć. Dlatego dopiero jutro, po wczorajszym farbowaniu, będę myła włosy i od razu mogę wtedy nałożyć, nawet jest to wskazane na całe włosy, sobie tą kurację. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało po spłukaniu, po wysuszeniu, jakie te włosy będą, jaka będzie różnica, bo teraz możecie zobaczyć, jak moje włosy wyglądają przed tym. No są takie suche, i są takie, zobaczcie, takie aż wręcz, no wiadomo, że po hennie bez użycia żadnych produktów muszą takie być. No ale zobaczymy, jaka będzie różnica. Jestem mega ciekawa efektów użycia tej właśnie keratynowej kuracji. A keratyna zawiera aminokwasy, które tworzą, jakby są składnikiem białek, które są w naszych włosach, więc powinno to wniknąć, tak jakby wygładzić ten włos, czyli to, czego oczekuję. Mam nadzieję, że to się sprawdzi. Z opinii, które przeczytałam na temat, powinno być to spoko. No i teraz mam ostatnie 2 produkty, to mam takie produkty już zaawansowane do twarzy i pierwszy z nich to jest kuracja No Needles No Pain, czyli bez igły, bez bólu, ze śluzem ślimaka. Ja bardzo lubię tego typu produkty, które takie są gładkie, fajne dla skóry. Firma BingoSpa ma dużo różnych tych kuracji właśnie No Needles No Pain, bez igieł, czyli to są takie trochę jak w gabinecie kosmetycznym, ale nieinwazyjne, czyli będzie to miało mocne oddziaływanie, ale przynajmniej z założenia, ale są z różnymi komponentami, są z retinolem, są z kolagenem, są z kwasem hialuronowym, a ja wybrałam ten, ponieważ ja mam taką dosyć dobrą skórę, ale moja skóra lubi, jak się ją łagodzi i odżywia i wtedy ona tak błyszczy. Dlatego ja wiem, że najbardziej na mój typ skóry powinno właśnie podziałać coś takiego bardzo mocno właśnie nawilżającego, napinającego, niekoniecznie jakieś, wiecie, takie ściąganie tej skóry, czy jej paraliżowanie, bo aż takich problemów ze zmarszczkami nie mam. Także jestem też bardzo ciekawa i pokażę Wam oczywiście, jak nakładam po raz pierwszy tą kurację. Tutaj jest napisane, że natychmiastowy efekt, ale najlepszy jest po 2 godzinach po zastosowaniu, czyli będzie widoczne pewnie, jak to zadziałało. Moi drodzy, tak to wygląda jeszcze zapakowane, ten produkt. Już konkretne te opakowania, pompkę i wszystko pokażę Wam w łazience, jak będę to testować dla Was. Ostatni produkt to przeciwzmarszczkowy krem do oczu i okolic ust, albo do ust i okolic oczu z kwasem hialuronowym. I to jest innowacja, głęboko nawilżająca formuła i to jest coś, z czym wiąże bardzo duże nadzieje. Mam nadzieję, że ten krem będzie świetny, bo ja mam trochę opadającą powiekę i jeszcze miałam problem z migrenami, przez co trochę mam ponaciągane tutaj skórę na powiekach. Ona jest taka mało jędrna, mało nawilżona i ja staram się oczywiście bardzo dbać o tą moją skórę, ale no naprawdę to jest mój taki chyba największy problem, jak chodzi o twarz, więc jakby bardzo jestem ciekawa, jak właśnie zadziała ten krem na moje powieki, na moją tutaj okolicę oczu, bo ja nawet nie tyle mam zmarszczki pod oczami, chociaż oczywiście jakieś tam zmarszczki mimiczne mam, tego się nie da uniknąć, natomiast właśnie jakby najbardziej te powieki tutaj jakby w oku chciałabym, tak jak ten krem obiecuje, ujędrnić, nawilżyć i sprawić, że ta skóra będzie taka bardziej młoda, elastyczna. No, mam nadzieję, że właśnie dokładnie tak będzie, więc też pokażę to Wam od razu z tamtym kremem do twarzy. Teraz będziemy już przechodzić do wieczora i do kolejnego dnia. Na razie się z Wami stąd z tego unboxingu żegnam. Moi drodzy, jest wieczór, no i teraz już jestem po demakijażu, ale najpierw sobie jeszcze zrobię kąpiel i zastosuję najpierw ten olejek arganowo-migdałowy do ciała. Świetny moment, bo mam strasznie wysuszone i popękane ręce, bo podcinałam róże. No i możecie sobie wyobrazić, mimo rękawiczek, naprawdę moje ręce wyglądają no, niezbyt ciekawie. Jestem cała pokuta, moje ręce są po prostu strasznie pokiereszowane i właśnie wysuszone, bo je wielokrotnie myłam. No i w związku z tym świetny moment, żeby użyć tego olejku, zobaczyć, jak ta skóra się będzie czuła, jak będzie zregenerowana, czy się szybciej zagoi, mam nadzieję. No i w ogóle też mam bardzo suchą skórę na nogach i no zobaczymy za chwilę, jak to będzie wszystko wyglądać. A, jeszcze chcę Wam powiedzieć, że zanim nałożę sobie ten krem pod oczy, to zamierzam zrobić sobie taką maskę, którą od kilku dni robię i teraz będzie kolejna, więc stwierdziłam, że skończę najpierw tą serię tych masek i od jutra zacznę z kremem, więc jutro nakręcę krem, a dzisiaj krem pod oczy tylko. To jest taka maseczka z skórka od banana, łyżka ryżu gotowane w wodzie 10 minut, później to miksuję, dodaję sok z cytryny, bodajże tam jest łyżka soku z cytryny, łyżka mąki kukurydzianej i łyżka mleka w proszku. Kupiłam specjalnie mleko w proszku i zrobiłam tą maseczkę i już robiłam ją kilka razy, jest super, taka odmładzająca maseczka, same super składniki, które tak super pozytywnie wpływają na skórę, także naprawdę ta maseczka jest fajna. Pokażę Wam za chwilę, jak się to nakłada, jak to działa, jak to bardzo ściąga, jeszcze zanim nałożę ten krem, więc czekajcie. Po prostu nałożę tą maseczkę i zobaczycie później przed zmyciem, Wam jeszcze na sekundę pokażę, jak bardzo ta skóra jest naciągnięta i taka naprężona. Kochani, nawet się nie mogę uśmiechnąć, bo ta maseczka tak zastyga, że dosłownie twarz jest jak taka skorupa. A, próbuję otworzyć usta. No, zmywam tą maseczkę, zobaczycie, jak skóra wygląda po niej. No i moi drodzy, teraz ten olejek, ja spryskam nim sobie trochę nogi. Teraz sobie posmarowałam ręce. No i oczywiście, no jak to olejek dobrej jakości. Patrzcie, jakie podrapane. Fajnie się rozprowadza, naprawdę fajnie. Zobaczymy, jaka ta skóra będzie po czasie. Zmyłam maseczkę i wiecie co, dlaczego użyłam też tej maseczki najpierw? Zobaczcie, jaką mam zaczerwienioną skórę. Ona jest taka mocno napinająca, ale naprawdę skóra się bardzo odnawia po niej. Ona ma też w sobie tą mąkę kukurydzianą i przy jej zmywaniu trochę, przez to jest też czerwona skóra, że ta mąka kukurydziana działa jako peeling. Chciałam specjalnie usunąć trochę martwego naskórka i tą skórę tak mocno ożywić, żeby te, wiecie, ten krem pod oczy, żeby się i na oczy, i tutaj w okolicy ust, żeby się lepiej wchłonął. No to teraz będziemy testować kremik. Drodzy, ten krem wygląda tak. O, trochę się zaparował, bo tutaj jest dosyć dużo wilgoci w łazience. Anti-Wrinkle Eye and Lip Cream Deep Moisturize Formula. Super, 24 godziny na wilżenie. On jest bardzo duży. Pokażę Wam, o, jest taka pompeczka. Zobaczcie, jaki jest duży przy mojej dłoni. To nie jest taki mały kremik pod oczy, tylko tam jest co najmniej 50 ml i to tak naprawdę wtłoczone. Co prawda gruba butelka, ale naprawdę tam jest sporo produktu. O, mogę Wam tak pokazać na ręce, że to nie jest taki mikrokremik, to jest dosyć spora objętość. No to teraz testujemy. Mam już nałożony tu na rękę kremik, będę sobie go nakładać. No i najpierw zdecydowałam się go nałożyć tutaj na okolice ust. No i rzeczywiście tutaj ta skóra wokół ust, tak wiecie, często jest taką pierwszą też oznaką starzenia skóry. O, no powiem Wam, że fajnie czuć, jak ta wilgoć z tego kremu się tu wchłania. No i teraz oczy. Nałożę tak obficie tego kremu, bo ojejku, wiecie co? Bardzo, bardzo czuć to nawilżenie. Bo o, właśnie ja mówiłam Wam, że mam tutaj taką trochę rozciągniętą, taką mało jędrną skórę na powiekach. Przez to, że wiele razy w czasie migren ja sobie trochę tak jakby rozcieram te skronie, no i ta skóra się co z nieco naciąga, a w ogóle mam taki rodzaj opadającej też powieki, więc to ogólnie nie sprzyja dobrej kondycji tych rejonów skóry. Mam teraz bardzo zaczerwienioną skórę, nie przejmujcie się tym, za kilka minut się Wam pokażę, jak ten krem się wchłonie, jak już to czerwoność zejdzie i zobaczymy, czy rzeczywiście te rejony są wygładzone, czy są nawilżone, czy dalej czuję w nich komfort. Moi drodzy, teraz nałożę sobie jeszcze na resztę twarzy mój taki zwykły kremik na noc, który używam, taki łagodny, bo po tej maseczce, takiej inwazyjnej i takiej bardzo, ona naprawdę czuję jej działanie tak no bardzo, bardzo mocno, ale to jest chwilowe to zaczerwienienie. No i teraz już minęło chwilę czasu, już ta czerwoność twarzy mi zeszła po maseczce. I twarz jest taka ożywiona, więc ja czuję, jak te składniki się tam wchłaniają. Mam takie poczucie, że to naprawdę takie tak chłonie ta skóra. No i co Wam powiem o tym kremie pod oczy? No nie wiem, czy to zobaczycie, ale wydaje mi się, że właśnie fajnie jest nawilżona na pewno ta skóra i czuję, że jest dużo bardziej elastyczna. To nie wiem, czy to jest chwilowe działanie, ale widać, że jest taka gładka i naprężona. No, jak się posmaruje kremem, to skóra zazwyczaj jest taka właśnie. Mam wrażenie, że ja tak jak ruszam o tutaj okiem, to zazwyczaj skóra robi się taka trochę zmarszczona. No, jest, powiem Wam, że no jest obiecująco, w sensie, że skóra na pewno jest, jak na ten moment jest bardziej taka sprężysta i nawilżona, ale co dalej i czy ten efekt się będzie jakoś potęgował z dnia na dzień, czy po prostu to będzie tak się utrzymywało chwilę po użyciu, no tego nie umiem powiedzieć. Na ustach to w ogóle ciężko powiedzieć, bo chyba za krótkie stosowanie, no ale na tych powiekach na razie... W każdym razie nie mam nic podrażnione, nie mam jakichś zaczerwienień, niczego, ani mi tutaj gdzieś nie podrażniło oczu, a kładłam blisko tutaj powiek i jeszcze sobie nałożyłam olejek na brwi i trochę na rzęs, na koniec rzęs. Powiem Wam, że ten olejek do ciała się bardzo dobrze wchłania, cały się wchłonął, na całym ciele, bo posmarowałam się też na dekolcie, no wszędzie, całe ciało wysmarowałam tym olejkiem specjalnie, żeby zobaczyć, gdzie, w jakich miejscach się będzie to wchłaniało najlepiej i, no i wchłania się wszędzie tak samo dobrze, więc spoko. Oczywiście ja mam najbardziej suchą skórę na nogach, na rękach, na łokciach i rzeczywiście w tych miejscach ta skóra jest fajnie uelastyczniona. Naprawdę jest bardzo gładka i nadspodziewanie szybko i dobrze się wchłonął ten olejek. Bardzo fajny ma też dozownik. On ma taki normalnie dozownik, zobaczcie, z taką, no tak, taki dozownik, taki spray jakby. Natomiast one, że tak powiem, przez konsystencję tego olejku strzela takim cienkim strumieniem, ale bardzo precyzyjnie strzela, przez to po drugim już takim psiknięciu możecie sobie bez problemu trafić tam, gdzie chcecie trafić. Ja sobie nawet wycelowałam sama w plecy i faktycznie nasmarowałam się z tyłu też, we wszystkich potrzebnych miejscach. Także naprawdę, jak chodzi o dozowanie tego olejku, to nie ma problemu, jest poręczne to opakowanie, bo jakby było większe, to by się nie dało, trzymając jednocześnie, naciskać tego sprayu, ale jest spoko, jest dobrej wielkości i jest naprawdę przyjemny w użytkowaniu ten olejek. Nie ma zapachu jakiegoś konkretnego, ale jest fajnie taki naturalny, przyjemny. Do zobaczenia już jutro w kolejnej relacji z mycia i nakładania tej kuracji keratynowej ze ślizem ślimaka i co tam jeszcze było. Jest sobota i dzisiaj będę wypróbowywać kurację keratynową do włosów. Dlatego się Wam pokazuję taka, nie dość, że bez makijażu, to jeszcze przed kąpielą, bo będę teraz się kąpać i myć włosy. No i zobaczcie, moje włosy są zdrowe, ale popatrzcie, są takie trochę suche, trochę sianowate, co prawda są nieuczesane, ale no nie są to, no na pewno nie są włosy takie gładkie, miękkie, wygładzone, tylko one są takie lekko sztywnawe i takie, o tutaj możecie zobaczyć, takie, no takie właśnie, takie spuszone, sianowate. No i zobaczymy, jak podziała ta maska. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Wczoraj zastosowałam ten krem do oczu. No i wygląda w porządku wszystko. Nie mam jakiejś wiotkiej skóry. Myślę, że skóra się w nocy odżywiła. Dłonie po olejku migdałowo-arganowym są super. Bardzo gładziutkie. Bardzo ładne, takie, nie wiem, czy widać, taki połysk się na nich zrobi, taki jakby lekki film, ale jest wszystko pięknie wchłonięte. Ja się dużo nasmarowałam wczoraj, bo po prostu tego olejku użyłam mnóstwo, bo miałam bardzo przesuszoną skórę i zniszczoną po tych pracach ogrodowych. Także jestem zadowolona z tego efektu. Kochani, pamiętajcie, że żadne kosmetyki nie pomogą, jak organizm jest odwodniony, nie ma witamin, jak skóra jest wysuszona od wewnątrz, więc najważniejsze, nawilżajmy się od wewnątrz. Ja codziennie piję takie smoothie owocowe, oczywiście zieloną herbatę, zielona herbata jest super. Pamiętajcie, że czarna herbata właśnie odwadnia i wysusza, a zielona odwrotnie, mimo że posiada więcej teiny, więc zielona herbata i koniecznie dużo owoców, nawilżajcie się, dużo wody. Ja piję zawsze letnią wodę ze względu na głos, ale też ze względu na żołądek, bo jest zdrowsza. Także pamiętajmy o zdrowiu, bo skóra jest całkiem inna, jeżeli ją będziemy nawilżać od wewnątrz. Już jestem po nałożeniu i kuracji i po wysuszeniu włosów. I moi drodzy, jak widzicie, nadal jestem bez makijażu, bo chciałam Wam pokazać realne efekty i kremu, i tej kuracji. Także włosy są takie, są błyszczące i takim efektem dodatkowym jest piękny zapach. Naprawdę aż Wiktor zwrócił mi uwagę, że pięknie pachnę. I faktycznie ta kuracja ma, słuchajcie, przepiękny zapach. Te włosy są takie, są rzeczywiście sypkie, są dużo bardziej sypkie niż po normalnym moim takiej odżywce i po takim normalnym myciu. No uważam, że jest efekt spektakularny jak na jedno użycie, także Wam bardzo polecam tą kurację. Muszę to wziąć tak. Nie wiem, jak to z tej strony, też moim zdaniem fajnie. No ja jeszcze będę te włosy teraz właśnie kręciła. No i producent BingoSpa proponuje nałożenie 5 dni z rzędu tej maski, tej kuracji. Ja nie będę myć codziennie włosów, więc będę to robić 5 razy z kolei jakby po myciu głowy, czyli co u mnie to będzie co 2 dni, czyli za 10 dni będzie taki finalny efekt użycia całej kuracji. Natomiast wy ten filmik zobaczycie po 5 dniach, więc będę po 2 razach nałożenia tej kuracji. No ale to już widać efekt za pierwszym razem, więc myślę, że po 2 razach będzie jeszcze fajniej. i jak to nakładać, słuchajcie, na umyte włosy i wmasować taką potężniejszą porcję tej kuracji do skóry głowy i na całe włosy ja to nałożyłam, prócz tego, i trzymamy 10 minut. Także ja sobie w ogóle zrobiłam taki masaż skóry głowy, to jest bardzo przyjemne, poza tym właśnie też pobudza te cebulki i no i myślę, że przez to też ta maska, ta kuracja lepiej wniknie we włosy, tak naprawdę dobrze się wchłonęła. Trochę dłużej ją trzymałam, bo tam jeszcze miałam coś do zrobienia, wiecie, jakieś inne pielęgnacyjne rytuały. I dlatego może tu trzymałam może z 15 minut, ale jestem mega zadowolona, zobaczcie. Włosy naprawdę są błyszczące, naprawdę są takie sypkie. Oczywiście ja nie mogę zostawić włosów bez układania ich szczotką, ja muszę suszyć na szczotce, bo jak mówię, moje włosy są kuszące, gdybym tego nie zrobiła, to miałabym takie, wiecie, takie siano i te włosy byłyby takie, właśnie takie lekko skręcone i spuszone, a no nie są do ogarnięcia wtedy, po prostu nie da się ich ogarnąć, musiałabym stosować pianki do skręcania i wtedy może tak by się dało, ale mam nadzieję, że się Wam podoba efekt. Kochani, witajcie, jest niedziela i będę teraz po umyciu twarzy i po daniu sobie toniku, oczywiście to jest biotonik taki, będę nakładać krem, który już zaczęłam używać wczoraj. Przeciwzmarszczkowy, ten pod oczy, głęboko nawilżający, oraz dzisiaj po raz pierwszy to będzie ta kuracja BingoSpa z No Needles No Pain ze śluzem ślimaka, więc wypróbujemy to cudo. I oczywiście wszystkie linki do tych produktów i do strony BingoSpa będą w opisie filmu, oczywiście, jak zwykle. Tak to wygląda, taki różowo-fioletowy kolorek i ma taką pompkę i faktycznie to wygląda trochę jak, o, to się jeszcze tą pompkę odtyka, to wygląda jak taka strzykawa trochę i tutaj jest napisane, że po jednym, ewentualnie dwa wciśnięcia tej pompki wokół wokół oczu, w okolicach ust, a na całą twarz około 5 przyciśnięć i powinno to starczyć na 20 do 25 aplikacji. No więc dosyć spoko, nie jakoś bardzo dużo, ale to jest taka, wiecie, kuracja, że trzeba to zrobić, no i nie musimy tego używać cały czas, bo to jest dosyć mocne. Pokażę Wam tutaj teraz wyraźnie, zamiast zdjęć, po prostu jak to wygląda, o. No Needles No Pain. Tak to wygląda właśnie, ta strzykaweczka. Tutaj jest właśnie open, close, wiecie, otworzyć, zamknąć i... Nie będę go tym razem nakładać pod oczy, bo jeszcze tamten będę dawać, ale tak na całą twarz po trochu. No nie jest to tak dużo, te 5 duz, że tak powiem, 5 wciśnięć, ale wystarczająco na twarz faktycznie, nie jest to za mało na pewno, a pewnie jest to dość mocne, więc nie można przesadzić też z ilością tych aktywnych składników. No przynajmniej tak mi się wydaje, że o to chodzi. Bardzo ładnie się wchłania, wiecie co? Oczywiście to się naprawdę nieźle wchłania i bardzo jest przyjemne w użyciu. Ciekawa jestem, jak będzie z działaniem, ale no jest mega przyjemne, bardzo szybko się wchłania. Nie czuję pieczenia ani żadnych nieprzyjemnych konsekwencji na ten moment. No i oczywiście jutro również Wam nagram tutaj przebitkę z tym produktem. No i jeszcze krem pod oczy. No i kremik pod oczy. Na oczy, pod oczy. Tutaj, nie wiem, czy to dwa na raz chyba nie powinnam nakładać. Raczej tych aktywnych składników nie kumulujmy, może lepiej. Nie wiem, jak na jakiej zasadzie. Właśnie trochę za dużo tego kremu wzięłam. Dam go na szyję, bo taki krem pod oczy to powinien też, wydaje mi się, na tą delikatną skórę na szyi też dobrze działać. No jak widzicie, jeszcze po chorobie te cienie pod oczami u mnie są widoczne, ale ten krem nie przeczytałam, żeby miał działanie przeciwcieniom, ale na pewno trochę też pomaga. Domyślam się, że te składniki mogą oddziaływać na skórę. Ma być głównie nawilżająco, taki napinający, więc o, trochę wygładzić tutaj delikatny taki masaż, jak to moja babcia mówiła, która lubiła kosmetykę, masaż limfatyczny, tak? Pobudzanie limfy. Ok. No ładnie, to się wchłania bardzo, powiem wam. No i włosy też po kuracji do włosów są bardzo błyszczące, są bardzo miękkie też. Wczoraj właśnie zakręciłam te włosy i po lokówce wcale nie stały się jakieś takie mega sztywne i takie okropne. Także jest spoko, jest fajnie. Widzieliście mnie zresztą w tej fryzurze w filmiku vintage, jeśli oglądaliście ten filmik ostatni w niedzielę. Kochani, do zobaczenia jutro i już finał tego testowania. Moi drodzy, dzisiaj jest już ostatni dzień mojego testu. No i próbuję znowu krem na okolice oczu i ust oraz ten krem do twarzy, który wczoraj próbowałam i byłam zadowolona. No ten krem do oczu to jest, ma mega konsystencję, słuchajcie, on jest taki gładziusieńki. Jest po prostu taki bardzo, bardzo przyjemny w użyciu, aż się chce go stosować. Po prostu taki ma, nie wiem jak to nazwać, taką bardzo lekką, może lekko żelową, ale nie nazwałam chyba tego żelową. Po prostu niesamowicie lekką, przyjemną konsystencję i przepiękny zapach. Taki bardzo subtelny, ale bardzo ładny. Także chce się go stosować, słuchajcie. No i teraz krem do twarzy. Obydwa zresztą te kremy są bardzo przyjemne w użyciu. No, dzisiaj odrobinkę daję więcej tego kremu do twarzy, bo wiecie co? Wczoraj tak się zastosowałam do tych dóz, że tak powiem, do tych dozowania, ale chyba sobie za lekko naciskałam, bo dzisiaj zaczęłam naciskać tak do końca ten dozownik, no i wyszło więcej tego kremu, mimo że jakby tyle samo razy nacisnęłam. Może byłam zbyt ostrożna wczoraj, więc teraz jest ta ilość lepsza i może też działanie będzie bardziej intensywne. Chciałam wam pokazać tylko teraz, zanim jeszcze się pomaluję i wysuszę te włosy całkiem. Zobaczcie, jakie one są teraz błyszczące, bo ja muszę je teraz prostować, ale bez prostowania wyglądają bardzo, bardzo zdrowo. Trzeba przyznać, że po tych dwóch razach, no, aplikacja była korzystna, zdecydowanie, w sensie włosy moje są miększe i takie bardziej sypkie, a już rozczesywanie to była bajka po prostu, w ogóle zero problemów z rozczesywaniem. No i są bardzo miłe w dotyku, rzeczywiście. Bardzo, bardzo miłe w dotyku. No i oczywiście też olejek na moje ciało też świetnie podziałał. I w ogóle ten weekend to był weekend spa dzięki BingoSpa, bo naprawdę tak dużo zabiegów pielęgnacyjnych to nie pamiętam. W krótkim czasie, w ciągu tych 4-5 dni, 4,5 dnia. Także no naprawdę wow. No i jestem już gotowa do wyjścia. No i słuchajcie, czuję się mega zadbana. Ale nie, naprawdę włosy są super. Co prawda są tak teraz odżywione, że chcą we wszystkie strony się skręcać, no jak to moje włosy. No i mam na sobie taki outfit, moje spodnie z H&M, nowe sneakery Reeboka, te perłowo-różowe i tak jestem na dzisiaj gotowa i muszę się już spieszyć, bo jest późno, żebym się nie spóźniła do pracy. Kochani, pozdrawiam was bardzo serdecznie i oczywiście zachęcam was do zajrzenia na stronę BingoSpa, linki są u mnie w filmiku, w opisie i zapraszam was już na kolejne filmiki moje, pewnie będzie później też podsumowanie tych kosmetycznych zdobyczy, w sensie, że zobaczymy ich finalne efekty, powiem wam coś o nich, także do zobaczenia kochani i buziaki, pozdrawiam i pozdrawiam.